W porządku. Łuk przede wszystkim trzymamy w ręce słabszy, bo naciągamy zawsze mocniejszy. Teraz tak. Najczęściej zależy od łuku, ale najczęściej stoimy całkowicie bokiem, w lekkim rozkroku. Ciężar ciała na przeciwnej nodze, czyli nodze w tym momencie na prawej. Łuk trzymamy troszeczkę oddalony od siebie, żeby cięciwą się nie trafić. I teraz tak. Strzałę kładziemy albo po lewej, albo po prawej stronie, ale najczęściej po lewej kładą ludzie. Pilnujemy, bo jak popatrzysz na strzałę, ona w jednym momencie jest taka, że piórko będzie jak nałożone, to piórko będzie w tą stronę. Bo w drugą stronę jakbyś zrobiła, to piórko się zahacza. Wtedy ci bardzo szybko strzała się popsuje. I teraz tak. W zależności od łuku są trzy sposoby strzelania. Jedna do właśnie łuku typowego, takiego jak ten indiański. To jest po prostu tak jak zazwyczaj za tą. Istnieją jeszcze dwie te. Za pomocą dwóch palców, jak jest silniejszy łuk z mocniejszym naciągiem. Two fingers. Lub strzałem, kiedy jest bardzo. Mocno naciągamy tak, żeby było no, kilka centymetrów grot. I wtedy wysoko łokieć, wysoko bark. I puszczamy. Super! No, to poleciało daleko, zaraz przyniosę. Oj, dziękuję, my byśmy znaleźli, ale pan chyba wie gdzie. Co, jakaś strzała to była. Pan Armczyk, proszę mi przypomnieć swoje szlachetne imię. Bo ja... Prawiego Zalewskiego. Naprawdę? Ja mam kolegę Zalewskiego. To będzie dla mnie zabawa zawsze i na całe życie, bo to będzie pan w tych dziecinnych wspomnieniach. Prawda? Szukali mnie kiedyś. Dziękuję. Dla państwa. Dziękuję. A na dzisiaj, jakbyście szli do Chęcin, rabat Hrabiego Zalewskiego. To w kilku miejscach można wymienić na zniżki na posiłki. Dziękuję. Rozpiskę znajdziecie na moich social mediach. Na social media, słuchajcie, jest. Lub tutaj. Ewentualnie jest też nowa restauracja. O, dziękuję. To tyle mamy dobrości, że ho, ho, ho. Także do Chęcin jak najbardziej. To zrobię wam jeszcze zdjęcie, dobrze? Takie piękne. Niestety akurat trafiliście tak, że Polki nie poznacie dzisiaj. Dlaczego?